Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o książce, nie naszej, o książce wydawnictwa, które ja będę promował i którego książki będę tutaj pokazywał, bo uważam, że warto. Jest to wydawnictwo diecezjalne z Sandomierza. I proszę Państwa, powinienem to zrobić już dawno, ale ponieważ mamy rozmaite ograniczenia czasowe, więc robię to dopiero dzisiaj. Książka, która jest tak naprawdę wstępem do biografii. Sługa Boży, ksiądz biskup Zygmunt Łoziński. Proszę Państwa, postać szerokiej publiczności, prawie nieznana, jak wielu duchownych bohaterów, nie tylko pochodzących z ziem wschodnich, ale także z tak zwanej Polski właściwej. Biskup Łoziński, proszę Państwa, postać szalenie ważna i istotna z punktu widzenia politycznego, propagandowego, z punktu widzenia tradycji katolickiej, w zasadzie z każdego. No i oczywiście zapomniana. Tutaj przypomniana przez księdza Krzysztofa Irka z Sandomierza, kapłana tamtejszej diecezji, no ale na takiej fali entuzjazmu. Ksiądz Irek nie może ukryć fascynacji osobą księdza biskupa i takiego entuzjazmu związanego z jego działalnością. To dobrze, ale to nie wyczerpuje zagadnienia. Książeczka nie jest za bardzo obszerna, bo jak mówię, powstała z potrzeby serca i z potrzeby chwili i wszyscy czekamy, kiedy ona się rozrośnie do prawdziwej, żywej i autentycznej biografii księdza biskupa Łozińskiego. Dlaczego to jest potrzebne? Proszę Państwa, wszyscy, którzy czytali bardzo popularną książkę, bardzo popularną powieść, a raczej taką epopeję Floriana Czarnyszewicza Pod Ludem nad Berezyńcy, pamiętają taki moment, kiedy do Bobrujska zjeżdża biskup. To jest, proszę Państwa, biskup Mińska, mianowany przez Stolicę Apostolską w czasie okupacji niemieckiej tych terenów i to jest biskup Zygmunt Łoziński. On tam jest wymieniony, cała ta z nazwiska, cała ta uroczystość jest opisana bardzo szczegółowo od strony właśnie tych uczestników. Natomiast nie ma kontekstu politycznego i nie ma kontekstu misyjnego w tej książce. To bardzo źle bym powiedział. Słabo. I ten kontekst powinien się tam znaleźć, proszę Państwa, albowiem biskup Zygmunt Łoziński to jest ten człowiek, który głośno i bardzo wyraźnie przeciwstawił się granicy ryskiej i nazwał granicę ryską czwartym rozbiorem Polski. Czwartym rozbiorem Polski. To jest ważna konstatacja, proszę Państwa, dlatego że Zygmunt Łoziński, sługa Boży, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że ustanowienie granicy ryskiej to jest wydanie wprost na śmierć i mękę wszystkich tych ludzi, którzy mieszkają po tamtej stronie kordonu, a nie sympatyzują z komunizmem, a Polaków to już szczególnie. Nie trzeba było długo czekać na akcję polską NKWD, która po prostu za sprawą której wszyscy mieszkający za Berezyną Polacy zostali po prostu zamordowani i wrzuceni do dołów. Więc postawa księdza biskupa jest istotna i nigdy dość przypominania tej postawy. Jak pisze tutaj ksiądz Irek, ale też moim zdaniem za płytko, ksiądz biskup nie miał kłopotu, żeby sobie poradzić z tak zwanym kultem marszałka. No jeżeli ktoś jest biskupem, to nie będzie uprawiał kultów marszałka, to jest jasne. Oczywiście niektórzy są na tyle słabi, że się dają tym pokusom zwieść, ale biskup Zygmunt Łoziński do tych akurat nie należał. To też bardzo ważna konstatacja, proszę Państwa, żeby nie dać sobie wbić do głowy rozmaitych świeckich kultów, które tak naprawdę nie pomagają, a przeszkadzają. Ja chciałem wrócić do tego, o czym tutaj ostatnio czytałem w związku z tym fragmentem ocalonym fragmentem drugiej części wspomnień księdza Mariana Tokarzewskiego, kiedy Józef Piłsudski prosi księdza Tokarzewskiego, żeby mu załatwił 24 kapłanów w kurii, tak, to on wybuduje nad granicą kościoły, żeby posługiwały także tym z tamtej strony granicy. To jest, proszę Państwa, ze strony Józefa Piłsudskiego zagranie nieszczere i nieautentyczne, ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, że nikt z tamtej strony granicy nie przejdzie po to, żeby uczestniczyć we mszy świętej, a jeżeli przejdzie, to ryzykując absolutnie wszystko.
wszystko. Więc to jest gadanie głupiego. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę biskup Łoziński. Stąd jego oburzenie, stąd jego wściekłość, tak to można nawet określić, dlatego że tutaj mamy rozdział, proszę Państwa, który się nazywa Traktat Rycki, IV Rozbiór Polski. I mamy tutaj fragmenty wypowiedzi księdza biskupa. Czy można było w dobrej wierze nakreślić linię graniczną tak niczem nie będącą pod względem strategicznym jak obecna, kiedy się miało wszelką możliwość linię inną obrać? Czy można było w tak dobrej wierze przystępować do rozstrzygania takiej kwestii bez poważnego przygotowania, bez mapy w ręku? Wiemy od świadków naocznych, że nasi delegaci nie mieli mapy przy zawieraniu rozejmu. Czy można było w dobrej wierze nie wziąć w należytą obronę rodaków pozostających za rubieżą albo redagować artykuły pokojowe tak niesłychanie niedbale, że miejscami trudno jest opędzić się wrażeniu, że sformułowane są przez kogoś, kto chciał świadomie dać różne atuty w ręce wroga na niekorzyść Polski i Polaków, bądź tak zwanych repatriantów, bądź chcących pozostać w Bolszewii, bądź tych, co tam mienie swe pozostawili i zmusić nasz rząd do udzielenia gościny osobom ciemnym i szkodliwym, albo zgodzić się na wprowadzenie do tekstu umowy pokojowej pojęcia i nazwy Białorusi niezależnej, przyległej do Polski i nie omówić jej granic i stosunku do Moskwy. No proszę Państwa, nie można było i to, co tutaj ksiądz biskup mówi o tym, że były to działania celowe, no to musimy sobie powiedzieć wprost, że to były działania celowe. My ulegamy takiemu złudzeniu, czytając wspomnienia z tamtego czasu, że oto w chaosie powojennym, w tworzeniu się niepodległych zrębów państwa, kiedy popełnia się mnóstwo błędów, dochodzi do jakichś nadużyć, nikt do końca nie wie, o co chodzi, no mogą zdarzyć się takie lapsusy. Nie mogą, proszę Państwa. Nie mogą, to jest tłumaczenie dla idiotów. Nic takiego nie może się zdarzyć, ponieważ wszyscy doskonale orientują się w sytuacji. Każdy dyplomata ma wytyczne, według których postępuje i jeżeli coś się nie dzieje, to właśnie dlatego, że nie miało się stać. Więc jeżeli ktoś decyduje się na zgodę taką, na zgodę z Bolszewią, na jaką zdecydowali się ludzie negocjujący traktat pokojowy w Rydze, to znaczy, że dostał takie polecenie. Jeżeli, proszę Państwa, ktoś ma jakieś wątpliwości, niech powróci do książki Józefa Mackiewicza Lewa Wolna. W książce Józefa Mackiewicza Lewa Wolna, proszę Państwa, jest napisane, że tak naprawdę żadna decyzja traktatowa nie mogła zapaść bez wiedzy i woli Józefa Piłsudskiego. To jest oczywiste. Natomiast Józef Piłsudski był człowiekiem na tyle podstępnym, żeby tę swoją intencję zamaskować. Oczywiście politycy maskują swoje intencje, są nieszczerzy, nieuczciwi. Pytanie, w imię czego to czynią? W imię czego to czynią? Czy w imię wielkości i niezależności kraju, który reprezentują? No, przypuszczam, że w tym wypadku raczej nie. W tym wypadku raczej nie. No więc jedną z nielicznych osób, która się otwarcie przeciwstawiła granicy rydzkiej, był ksiądz biskup Łoziński. Oczywiście był on szykanowany, ponieważ był biskupem mińskim, potem został biskupem w Pińsku. Nie uciekł za okupacji bolszewickiej, został potem przetransportowany do Polski, natomiast nie miał zamiaru uciekać, został ze swoimi, z tą resztką wiernych, która została. Natomiast ciekawe posunięcie, proszę Państwa, ksiądz biskup wykonał, kiedy żegnał na dworcu wiernych odjeżdżających za granicę w obawie przed naciągającym frontem bolszewickim. Kiedy już został sam z dwoma księżmi, którzy mu asystowali, kiedy odśpiewał wszystkie pieśni razem z tymi wiernymi, po prostu udał się do dzielnicy żydowskiej i tam spędził noc. To, proszę Państwa, nie jest bez znaczenia, bo kiedy wycofuje się jedna grupa ludzi, a wchodzi inna grupa ludzi, tworzy się pole do nadużyć. Tworzy się ta sławetna ziemia niczyja, tak, gdzie pojawiają się tak zwane niezorganizowane bandy. Nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, jak niezorganizowana banda. Banda jest zawsze zorganizowana, schierarchizowana i każdy wie, kto jest hersztem. Więc ksiądz biskup udał się do dzielnicy żydowskiej po to, żeby żadnemu chrześcijaninowi nie przyszło do głowy wybijać szyb w żydowskich domach, a jeżeli by to zrobił, to najpierw musiałby podnieść rękę na księdza biskupa. W tamtych czasach jeszcze podniesienie ręki na księdza biskupa odbiłoby się tak szerokim echem, że niestety żadna tuba propagandowa nie mogłaby tej informacji pominąć.
I to jest ważne i zdradza, że ksiądz biskup Zygmunt Łoziński był politykiem sporej miary. Nie wiemy jakiej, bo nie dano mu szansy, żeby mógł się w tym kierunku rozwijać. Natomiast jego przytomność umysłu oraz sposób, w jaki rozumował, wiedząc, kto nadciąga z bolszewikami, prawda, towarzysz Szmul Sołowiejczyk i jego koledzy, udał się do dzielnicy żydowskiej po to, żeby uniknąć propagandowej chucpy, jaka niewątpliwie by się pojawiła w związku z wejściem wojsk bolszewickich do Mińska. Proszę Państwa, bardzo mi zależy na promowaniu tej książki i promowaniu wydawnictwa diecezjalnego w Sandomierzu. Mam w tym pewien plan. Mam nadzieję, że uda się kiedyś pojechać do Sandomierza i zrobić wywiad z księdzem Krzysztofem Irkiem a propos biskupa Łozińskiego oraz okoliczności towarzyszących napisaniu i wydaniu tej książki. To jest, proszę Państwa, ważne, bo teraz do tego garnca miodu ja dołożę dwie łyżki dziegciu. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, ale mam nadzieję, że będzie mi wybaczone. Proszę Państwa, cały dochód z tej książki przeznaczony jest na szkółkę niedzielną dla polskich dzieci, która jest zorganizowana przy katedrze w Pińsku. Czy jego imienia jest ta szkoła? No nie biskupa Zygmunta Łozińskiego, proszę Państwa. Ryszarda Kapuścińskiego, który się w Pińsku urodził. Proszę Państwa, jeżeli promujemy taką postać jak biskup Łoziński i mamy katedrę pińską, to na litość nie nazywajmy szkółki niedzielnej dla dzieci imieniem Ryszarda Kapuścińskiego, bo to jest jakaś horrendalna pomyłka. Biskupa Zygmunta Łozińskiego powinna być imienia ta szkoła, prawda? Ja oczywiście rozumiem, że to my jesteśmy poza, jakby to powiedzieć, decyzją i to nie od nas zależy. Być może jakieś to są polityczne na drobną skalę ukłony w czyjąś stronę, nie wiem. Natomiast z punktu widzenia publicysty, wydawcy, sprzedawcy książek jest to błąd. Jest to błąd. Druga sprawa, powołuje się ksiądz Krzysztof Irek we wstępie do drugiego wydania, bo to już jest drugie wydanie, proszę Państwa, na Jerzego Andrzejewskiego i jego katolicki epizod, ponieważ Jerzy Andrzejewski przed wojną był przez moment pisarzem katolickim. Mili księża, uważajcie na tego rodzaju metamorfozy. Sami piszcie, to będziecie katolickimi pisarzami. A pisarz, choćby nie wiem jak długo chodził do kościoła i leżał tam krzyżem i modlił się, świecki pisarz, zawsze jest podejrzany, a już nie mówiąc o kimś takim jak Jerzy Andrzejewski. Prawda? Więc Jerzy Andrzejewski, proszę Państwa, w jednej ze swoich książek, która się nazywa Ład Boży chyba, albo podobnie, nie pamiętam, opisał pogrzeb Zygmunta Łozińskiego. I to, no ja nie mówię, że Jerzy Andrzejewski był słabym autorem, i ponoć zrobił to w sposób tak podniosły, że ksiądz Irek zachwycił się tym opisem. Spróbujemy to może przeczytać kiedyś. Nie pamiętam, który z autorów, chyba Tyrmand, napisał: nawet przez 5 minut nie wierzyłem w katolicyzm Jerzego Andrzejewskiego. No więc, proszę Państwa, koniunkturalne zagrania wśród autorów to jest stała, pewna. I należy się do tego przyzwyczaić, szczególnie tych autorów, którzy są przy władzy. A Jerzy Andrzejewski bardzo chciał być przy władzy. Więc no, musimy sobie z takich rzeczy zdawać sprawę i no, omijać je. Tak jak mówię, ważna książka napisana na fali wielkiego entuzjazmu, przepełnionego serca, przypominająca ważną postać. No, z takimi dwoma uwagami ode mnie. Mam nadzieję, że nie będą one potraktowane jako złośliwość, ale jako taki, no, chęć pomocy. I mam nadzieję, że niebawem będziemy omawiać dalsze wydawnictwa, dalsze publikacje wydawnictwa diecezjalnego w Sandomierzu. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.